Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Słowo za Słowa, czyli rozmowy o książkach. Dzisiaj moją gościnią, rozmówczynią jest Patrycja Dołowy. Cześć Patrycjo. Cześć, dzień dobry. Pisarka, działaczka społeczna, kierujesz teraz Centrum Społeczności Żydowskiej JCC w Warszawie, ale od lat zajmujesz się problematyką tożsamości, pamięci i na ten temat napisałaś już parę książek i również zrobiłaś wiele wystaw i w Polsce, i za granicą. Jesteś autorką takich książek jak Wrócę, gdy będziesz spała, Rozmowy z dziećmi Holokaustu, Skarby, Poszukiwacze i Strażnicy Żydowskiej Pamięci. Zresztą o tym rozmawiałyśmy w moim drugim podcaście, czyli już 2 lata temu ponad. I jesteś współautorką książek Przecież ich nie zostawię pod redakcją Magdaleny Kicińskiej i Moniki Schneiderman, Kwestii charakteru, Bojowniczki z getta warszawskiego pod redakcją Sylwii Hutnik i Moniki Schneiderman. A teraz właśnie wyszła twoja najnowsza książka, Pęknięte lustro, próba portretu Adama Czerniakowa w wydawnictwie Filtry. I od razu zapytałam, dlaczego próba? Moim zdaniem jest to portret skończony, całkowity i jest to portret, dla jasności powiedzmy od razu, prezesa warszawskiej gminy żydowskiej, później Judenratu, 2 tygodnie później po tej nominacji. I można powiedzieć, że tą książką domknęłaś, że to był taki brakujący kawałek w takiej skomplikowanej, niezwykle mozaice losów historii getta warszawskiego. Ale dlaczego próba? Bo czy tak trochę się krygujesz? Nie wiem. Trochę pewnie się kryguję, ale przede wszystkim jest to gdzieś mocno związane z tym, w jaki sposób myślałam o tej książce, o tej historii, o moim zaglądaniu trochę przez ramię notatek Adama Czerniakowa, bo w dużej mierze też na tych notatkach, czy przyglądając się im, czytając i notatki, i różne inne dokumenty i archiwa, próbowałam skleić tę postać tak trochę od nowa, w tym sensie od nowa, chociaż jest bardzo wiele materiałów na jego temat dostępne, że on został bardzo, narracje o nim zostały bardzo mocno osadzone w takich powojennych paradygmatach, można powiedzieć, takich państwotwórczych, wspólnototwórczych paradygmatach, gdzie on zajmował bardzo określoną rolę tego właśnie czarnego charakteru, prezesa Judenratu i właściwie wszystkie narracje na jego temat to były nacechowane negatywnie. Bardzo, bardzo wiele ocen było związanych z jego postacią i nawet już późniejsze książki, które powstawały, czy książki, czy raczej artykuły, bo tych książek znowu właśnie nie było tak dużo, ale trochę było. Natomiast one już gdzieś zawsze były naznaczone tymi pierwszymi narracjami, nie tylko tym, jak on był zapamiętany, ale też przede wszystkim chyba jak był zapominany. Dlatego to jest próba portretu, że nie chcę sobie uzurpować takiego czegoś, że tutaj nagle ja stworzę pełny portret, inny od tego. Ja z tych kawałków czerpię, ja z tych różnych fragmentów czerpię i chcę się do niego zbliżyć. I chcę opowiedzieć jego historię, trochę właśnie tamtą rozbić, poskładać i opowiedzieć ją trochę inaczej, trochę od nowa, właśnie przykładając inne perspektywy. Stąd ta próba, stąd takie delikatne podejście, żeby właśnie nie tworzyć kolejnej narracji, której nie da się rozbić, tylko żeby się zbliżyć do człowieka, tak z emocją też i z empatią. Z emocją i ze złością, to jak piszesz we wstępie, że trochę, też. Że ze złości między innymi zajęłaś się Czerniakowem, przez tę powtarzaną, przepisywaną, bezrefleksyjnie często narrację, opiniami o Czerniakowie, ale to, co też myślę, że wymaga jednak odwagi, bo stawiasz się w opozycji do wielkich autorytetów, bo jednak te pierwsze opinie, ta próba zarysowania jego portretu, tego negatywnego, wyszła od wielce szanowanej postaci, jaką był Marek Edelman i który też się negatywnie wyrażał o Czerniakowie, jako tym, który no, był przeciwko powstaniu w getcie i też
się tchórzostwo mu zarzucało, ale również przez Emanuela Ringelbluma, który jednak jest autorem największych archiwów dotyczących historii getta, więc, no więc powiem szczerze, wymaga to dużej odwagi, żeby powiedzieć, panowie, hola, hola, ja teraz też chcę pokazać z innej strony, jakby powstrzymujesz tych następnych, którzy powtarzają, ale jednak przeciwstawiasz się autorytetom. No, może w pewnym sensie tak, chociaż myślę, że tutaj warto powiedzieć, że to nie jest do końca tak, że te autorytety tak naumyślnie i z premedytacją akurat tworzyły tę historię. To, co wydaje mi się wydarzyło, to jest taki mechanizm, który no w tej powojennej historiografii po pierwsze zależy od tego, kto przeżył, po drugie zależy od tego, kto miał głos i rzeczywiście to w przypadku archiwów Ringelbluma to jest to, co jest największą spuścizną, jaką mamy po getcie warszawskim, więc jakie to były głosy. Po trzecie też osoby, które, kto, jaka była wtedy sytuacja polityczna i jakie były pomysły na to, jakie państwo, z jakimi narracjami, co jest ważne dla właśnie tej historii powstania państwa, co leży u podstaw państwa, czy to PRL-u, czy państwa Izrael, i jakie historie w związku z tym będą opowiadane, czy nie. I tutaj akurat Marek Edelman, który i dla mnie był zawsze wielkim autorytetem, jest, wydaje mi się, że ten jego głos, który był zawsze mocny, Marek Edelman miał zawsze i do tej pory ma, poprzez to, co po nim zostało, mocny głos, to nie tyle on tutaj coś zafałszował, prawda, czy inaczej opowiadał, a ja się temu przeciwstawiam, tylko ten jego głos to był ten głos, który my dostaliśmy. I jak każdy człowiek miał swoją opinię i ocenę, a jeszcze no tak w jego przypadku mocną, i był tym głosem, który budował naszą późniejszą narrację, bo przecież narracja Marka Edelmana to nie jest ta należąca do tych państwotwórczych, to jest po prostu zbiór różnych narracji, a akurat ta narracja Marka Edelmana to jest ta, z którą my później, ja też, to z tej spuścizny korzystaliśmy. Z Emanuelem Ringelblumem też jest tak, że oni, to w ogóle jest niesłychana historia tak naprawdę z Emanuelem Ringelblumem i Adamem Czerniakowym, którą myślę, że warto przytoczyć. To znaczy, zresztą ta historia takich właśnie trochę opozycji jest też bardzo widoczna na przykład na wystawie w Muzeum Polin. Tak, bo oni są... Oni są po dwóch stronach jakby pewnej opowieści o getcie, dzisiaj w ten sposób możemy to nazwać, a wtedy byli po prostu też takimi światopoglądowymi przeciwnikami i to ich przeciwieństwo, zresztą tak naprawdę najważniejsze, wokół czego byli sobie przeciwni, to była kwestia opieki społecznej w getcie. Oczywiście ona się wiązała z szerszą filozofią, taką bardzo daleko idącą lewicową filozofią Emanuela Ringelbluma, który stawiał czy uważał, że opieka powinna być współdzielona i rozkładana porówno, że powinny być w nią zaangażowane oddolne grupy, dokładnie odwrotna, Czerniakowa, też zresztą lewicowego, socjalisty, ale takiego przedwojennego, mieszczańskiego już polityka wtedy. I ta mieszczańska filozofia, ona była inna, ona była oparta na takiej filantropii, gdzie zbiera się pieniądze od bogatych czy bogatszych, tych, którzy sobie lepiej radzą i się je dysponuje wśród tych, którzy radzą sobie trochę gorzej. Tylko, że obie te filozofie światopoglądy podejścia do sprawy opieki społecznej w przypadku getta, tych warunków, które panowały w getcie, bardzo szybko okazały się zupełnie niemożliwe. Utopijne. Utopijne. I żadna z nich nie była możliwa. Zresztą obaj, i Czerniaków, i Ringelblum spotykają się w tej niemożności tak naprawdę zaspokojenia
zaspokojenia potrzeb mieszkańców getta, bo to po prostu jest niemożliwe, żeby dziesiątki, setki tysięcy osób, które były w potrzebie, którymkolwiek z tych sposobów albo obydwoma razem wziętymi uratować. Więc ten Ringelblum, który tak jak normalnie przeciwnicy światopoglądowi czy polityczni piszą o swoich właśnie adwersarzach, komponentach różne rzeczy, to on też je zapisywał, tylko to jest to, co my dostaliśmy, to jest to, co przetrwało, plus właśnie to, co było ważne dla powstania nowego państwa, żeby wyznaczyć, kto tam był dobry, kto tam był zły, kto był słaby, a kto był mocny i te rzeczy potem zbudowały to, co później dalej spowodowało, że Czerniaków najpierw został odrzucony. Jego dzienniki przeszły jakąś niesłychanie długą drogę, zanim w ogóle wyszły na światło dzienne. A w końcu też w jakiś sposób na długi czas zapomniany. Co nie znaczy, że co jakiś czas się nie pojawiał i też te próby właśnie spojrzenia na Czerniakowa w inny sposób przez różnych badaczy były podejmowane. To ja nie zrobiłam też czegoś jako jedyna takiej walki, nie stoczyłam samotnej z tymi opiniami, bo i 15 lat temu dr Marcin Urynowicz w swoich badaniach, analizie dzienników, ale też właśnie całych też dokumentów, właściwie on też taką, można by powiedzieć, obronę Czerniakowa zastosował, no tylko ta książka, jakoś jak te smutne losy rzeczy o Czerniakowie gdzieś, no, to była książka akademicka i ona no właśnie, nie zyskała szerszego rozgłosu, ale też wcześniej profesor Marian Fuchs w Polsce, też spotykając się po drodze z masą problemów, ale z kolei opublikował dzienniki Czerniakowa ze swoim komentarzem, z takim całym wstępem, wielkim opracowaniem i też tak naprawdę on jest tym, który bierze na siebie obronę Czerniakowa. Tylko to wszystkie te rzeczy właśnie w tym wszystkim przepadają, a my dalej jesteśmy z tymi stereotypami i to było rzeczywiście coś, co mnie jakoś złościło. Mam nadzieję, że twoja książka nie przepadnie, jednak też to jest trochę innego rodzaju publikacja, bo ty jednak piszesz dla szerszego czytelnika. Nie jest to praca naukowa, nie jest to, jest choć oparta na dokumentach, jest tak napisana też dla szerszego, językowo dla szerszego czytelnika, bardziej porównywalnie tak jak twoje poprzednie książki, tak żeby zainteresować zwykłego człowieka też, który się tematem interesuje. Ale to, co też mnie zadziwiło, bo jednak ty badając pamięć, tożsamości, no skupiasz się na perspektywach mniejszościowych i w tym na perspektywie feministycznej, a tutaj piszesz o mężczyźnie i twoim bohaterem jest no, mężczyzna z krwi i kości, którego żona Felicja pozostaje gdzieś bardzo tu w cieniu, no to jest też oczywiście twój cel książki, że nie piszesz o jego rodzinie, no dajesz tło, to o tym też jeszcze porozmawiamy, o Czerniakowie przed wojną, natomiast że zdecydowałaś się z takim swoim podejściem wziąć za bohatera mężczyznę. Tak, no ja to zresztą próbuję jakoś tak się też z tego wytłumaczyć we wstępie tej książki i muszę powiedzieć, że ja sama, to nie była taka książka, która tak we mnie przez lata dorastała, jak właśnie moje poprzednie książki, o których już wspomniałaś, gdzie to po prostu taka potrzeba gotująca się podskórnie, po prostu musiała w końcu znaleźć swoje ujście. W tym wypadku zostałam zaproszona do napisania tej książki przez Dorotę Nowak, która z kolei właśnie gdzieś już od wielu lat myślała o tym, że brakuje tej książki, że brakuje, że są te akademickie, jakieś są jakieś przemyślenia, ale że tak naprawdę cały czas jesteśmy właśnie w tym takim myśleniu o Czerniakowie i że bardzo by się przydało, żeby książka o Adamie Czerniakowie powstała. I kiedy szukała kogoś, kto mógłby się tego podjąć,
to właśnie dość odważnie pomyślała o tym właśnie takim sposobie, którego ja się podejmuję, takiego właśnie patrzenia poza tymi głównymi narracjami, tego, co jest właśnie niewidoczne, co zostało w jakiś sposób przemyślane. I muszę powiedzieć, że przede wszystkim no, to jest jej wielka odwaga, że mnie, która się właśnie nie specjalizuje w historiach mężczyzn, no, oczywiście pisałam jakieś drobne biografie mężczyzn również, ale też podkreślając tą właśnie mniejszościową perspektywę, że ona tutaj była na tyle odważna, żeby mnie do tego zaprosić i przekonać do tego, że ta moja perspektywa będzie tutaj ważna czy przydatna. Ja tak trochę dorastałam do tego i rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo jestem jej wdzięczna, że mnie do tego zaprosiła, bo też zrozumiałam dla siebie, jak wiele tych mechanizmów, które przez lata właśnie obserwowałam i w przypadku historii kobiet, i w przypadku historii mniejszości, jak one oddziaływują właśnie na różne też pojedyncze osoby. Akurat jeżeli chodzi o Adama Czerniakowa, to chociaż on był takim właśnie uznanym prezesem getta i tutaj mamy dużo prezesem Judenratu i mamy tutaj dużo informacji na jego temat, też się dało znaleźć różne informacje właśnie między innymi dzięki tej wcześniejszej pracy Marcina Urynowicza, ale też Tusznetta wcześniej w latach od 60-tych, 70-tych. Więc ja byłam w stanie dotrzeć do różnych tych właśnie informacji o nim, nakreślić jakieś tło i się wydawałoby, że on był takim człowiekiem właśnie z jednej strony zupełnie nie takim, którego można poddać tej mojej analizie mniejszościowej, no ale z drugiej strony myślę, że ta perspektywa mniejszościowa to była chyba taka najważniejsza rzecz, która pozwoliła mi przejść i zmienić, właśnie rozbić na kawałki te różne perspektywy, które funkcjonowały, łącznie z tą, która funkcjonowała w Polsce, bardzo dobrze przebadaną, ale właśnie której brakowało tak naprawdę tej mniejszościowej perspektywy, tego spojrzenia na niego jako Żyda z diaspory uwikłanego w tą całą różnorodność żydowskiego życia i funkcjonowania w tej Polsce. Coś, do czego kompletnie tak naprawdę takie myślenie, nasz dostęp do kultury, to w jaki sposób myślimy i o XIX wieku, i o latach XX. Wszyscy tak myślimy, mniej lub bardziej, nawet będąc w tych mniejszościach i mając trochę gdzieś tam przebłyski tej mniejszościowej perspektywy, dlatego, że tego jesteśmy uczeni w szkole, dlatego, że to funkcjonuje w naszej kulturze. I tak naprawdę rzeczywiście to moje podejście z mniejszościową, zastosowaniem mniejszościowej perspektywy pozwoliło mi się w ogóle do tego zbliżyć. To by były pewnie rzeczy, które by były dla mnie przezroczyste, tak jak one bardzo często są przezroczyste, kiedy funkcjonujemy w jakichś takich paradygmatach i nie jesteśmy w stanie do tego dotrzeć, nawet jeżeli to dostrzegamy. Badacze, którzy na których się powołuję, oni dostrzegali różne takie sprzeczności czy niuanse, ale właśnie one były dla nich przezroczyste, więc wydaje mi się, że no tutaj wielkie zaufanie, które do mnie miała Dorota Nowak, to tutaj zaowocowało i no cieszę się, że się tego podjęłam. Mam nadzieję, że to rzeczywiście coś wniesie nowego. Na pewno. Zamknie tę układankę, tak myślę, wierzę w to. Ale teraz wracając do twojego bohatera, przez to, że jednak on był też w jakiś sposób przemilczany, to jakbyś mogła trochę go przybliżyć naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo jest bardzo duży kontrast pomiędzy Czerniakowym przed wojną i Czerniakowym w dniu wybuchu wojny. Jego życie się kompletnie zmienia przez to, że z dnia na dzień staje się zupełnie samotnym, porzuconym człowiekiem, porzuconym przez wiele środowisk, do tego dojdziemy, no bo i przez Polaków, z którymi żył bardzo blisko i się sam czuł zawsze Polakiem, i przez Żydów, ponieważ wiecznie mają wszyscy do niego pretensje i roszczenia i ciągle go o coś proszą, on stara się wziąć odpowiedzialność. No i oczywiście również przez Niemców, bo wcale tak naprawdę nie był żadnym kolaborantem. Oczywiście. Tylko tak jak go nazywano, tylko próbował wedle własnego podejścia do sprawy no jakoś jak najbardziej chronić i jak najwięcej żyć uratować. Więc kim był Czerniaków przed wojną, zanim się stał prezesem Judenratu?
Przytaczając słowa jego synowej, z którą miałam ogromną przyjemność wielokrotnie rozmawiać, no był na przykład beau vivantem, ale dla żony bardzo szarmanckim. Nie, ale był człowiekiem, który dość świadomie, aczkolwiek w różnych, wydawałoby się właśnie z tej perspektywy takiej takiego myślenia o tym, jak wyglądał XX wiek, czy koniec XIX wieku z takiej większościowej perspektywy, to nawet by się mogło wydawać, że te jego różne życiowe wybory, ścieżka kariery była taka trochę nielogiczna, bo on tutaj raz był za Jidysz, a raz nie był, a raz był za asymilacją, a raz właśnie był bardziej syjonistą, ale tak naprawdę te wszystkie jego wybory, kiedy się je prześledzi, już może teraz nie będę się w tym wszystkim zagłębiać, ale kiedy się je prześledzi, to one były bardzo spójne i to, co łączyło te różne wybory, to była taka jego pozytywistyczna, ale żydowska pozytywistyczna filozofia, która leżała u podstaw tego, czyli mniejszościowa pozytywistyczna filozofia i właśnie to zanurzenie w żydowskim świecie i to, że te żydowskie sprawy były dla niego tak naprawdę niesłychanie ważne i w tym sensie jego ścieżka kariery, jego ścieżka też kariery politycznej, była bardzo spójna. Tak, był senatorem, którym nie został tak naprawdę, bo właśnie, no tak. Mimo że został wybrany, to nie, ale na wizytówce miał to. Natomiast tak, on miał tą ścieżkę kariery tak naprawdę, jak się ją prześledzi z takiego właśnie punktu widzenia, próby spojrzenia na to jako właśnie tego człowieka, żydowskiego obywatela Polski, a wcześniej żydowskiego polskiego mieszkańca Warszawy pod zaborami, to wydaje mi się, że tutaj to jest niesłychanie właśnie spójne i konsekwentne w tym, jak bardzo mu zależało na swoich ludziach i swoich ludziach w rozumieniu i miejsca, w którym jest, czyli tej Warszawy czy Polski i żydostwa. I tutaj on w związku z tym, że on taki właśnie konsekwentnie robił tą karierę to i taki był właśnie szarmancki i był też dla wielu osób autorytetem. To, co jest ważne, bo ja powiedziałam o jego karierze politycznej czy społecznej, ale on był oświatowcą, był wykładowcą, był bardzo progresywny i tutaj też wychowywał kolejne pokolenia czy roczniki młodzieży, pisał artykuły naukowe, więc on był takim naprawdę niesłychanie właśnie nie tylko politycznie, społecznie, ale też właśnie naukowo czy edukacyjnie był uznanym autorytetem. I rzeczywiście w momencie, kiedy wybucha wojna, to on dalej będąc uznanym autorytetem, bo w końcu nie zostałby wybrany, gdyby nie to. Aczkolwiek tam sytuacja też taka, może przytoczę tylko jeden mały jeszcze wrzucę inną informację, że w 1937 roku wybory do gminy były przeprowadzone, takie demokratyczne wybory do gminy żydowskiej, warszawskiej. Natomiast ponieważ tam była kompletna niemożność między partiami, żeby się dogadać, to co było wtedy w takiej atmosferze politycznej w ogóle w Polsce w tym 1937 roku, zarząd Warszawy wyznaczył zarząd komisaryczny w gminie warszawskiej, żydowskiej i Czerniaków się w tym zarządzie znalazł, co na pewno nie poprawiło potem jego wizerunku. I rzeczywiście został wybrany najpierw prezesem gminy, kiedy poprzedni prezes wyjechał. Właśnie, trzeba powiedzieć, że tutaj Czerniaków się zachował bardzo odpowiedzialnie. Ten, który został na stanowisku. Ten, który został, tak jak Starzyński zresztą, który też nie uciekł, a mógł, a został w Warszawie, postanowił zostać z warszawiakami.
Tak, tak, dlatego dokładnie, dokładnie, prawda? Tak. On został, tamten wyjechał, on został, więc to z tego powodu był mianowany, bo on był wiceprezesem. No to był jakby automatycznie mianowany na prezesa, a rzeczywiście po 2 tygodniach Niemcy ustanowili Judenraty i on no, mógł tego nie przyjąć, ale został mianowany prezesem Judenratu, którego nigdy tak nie nazywał, co jest ważne. Znaczy on nigdy nie uważał siebie za prezesa Judenratu, on zawsze mówił, że jest prezesem gminy albo rady. Więc tutaj ta sytuacja, która nagle nastąpiła w tym 1939, rzeczywiście jest taką sytuacją bardzo zmieniającą jego pozycję, co nie znaczy, że nadal nie był autorytetem dla bardzo wielu osób, ale myślę, że to jest taka sytuacja, którą ona dla mnie stała się dużo bliższa. Ja tak próbowałam z nim wcześniej empatyzować, ale dla mnie ona się stała dużo bliższa w świecie, który dotknął mniejszość żydowską na całym świecie po wydarzeniach z października. Kolejna rzecz, o którą chcę cię zapytać, bo to jest dla mnie najbardziej wstrząsające w tej całej książce, to jest twój wstęp. Oczywiście książka jest bardzo ważna, ale ten rozdział, podrozdział Osobista perspektywa, w której piszesz właśnie o sytuacji, jak nagle też jakby poczułaś tę samotność, którą poczuł Czerniaków 80 lat temu, prawda? Tak, no właśnie, bo mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia tych takich sytuacji, które nagle wszystko zmieniają. Nagle powodują, że ludzie, którzy do tej pory byli z tobą i którzy się czuło, że są jakby gdzieś tam w jednym miejscu, w jednym środowisku, że to się nagle zaczyna dzielić, bo są inne wydarzenia, które są tak naprawdę jakoś tam graniczne czy poważne i zmieniają zupełnie kształt dotychczasowych relacji. I rzeczywiście jako osoba z mniejszości żydowskiej bardzo mocno to odczułam. Te wydarzenia, napaść Hamasu na Izrael i to, co się później wydarzyło, to nie tylko sytuacja, która no, diametralnie wpływa na sytuację, znaczy na to, co się dzieje z ludźmi tam i jak to Jasne. Wygląda, ale też na całym świecie, to jest w ogóle też coś, co interesuje wszystkich na całym świecie, ale na żydowską diasporę, na mniejszość żydowską we wszystkich krajach na świecie, to ma niesłychanie duży wpływ i rzeczywiście między innymi jest w tym takie poczucie samotności czy opuszczenia przez właśnie tych dodatkowych, dotychczasowych sojuszników. Te osoby, z którymi się do tej pory było w jednym środowisku. I myślę, że tutaj w tym sensie właśnie mam takie ogromne zrozumienie dla tego Czerniakowa, który nagle zostaje bez wszystkich tych osób i wepchnięty do tego getta. I w tym getcie też z tymi Żydami, z którymi wcale się wcześniej nie musiał zgadzać i z którymi właśnie był po różnych stronach barykady, nagle jest w tym zamknięciu, a z kolei ci wszyscy inni są albo poza, albo się nie interesują, albo są wręcz przeciwnikami. I to jest taka sytuacja, która jest potwornie samotną sytuacją i potwornie sytuacją bez wyjścia. Wracając do Czerniakowa, więc był samotny, jak taki wręcz bohater powieściowy, jak Don Quixote, prawda? No, którego czytał też zresztą. Tak, czytał, tak, namiętnie. Bo czuł odpowiedzialność, miał nadzieję na wyjście z sytuacji de facto bez wyjścia. Czytając swoją książkę, czasem takie odnoszę wrażenie, że on za wszelką cenę chciał jakby zadowolić wszystkich. A przecież nie można wszystkich zadowolić, nie można się wszystkim podobać, że czy to było takie, jak ty to oceniasz, takie, znaczy wiem, że ty nie chcesz oceniać w ogóle w tej książce, też to piszesz, ale jak to postrzegasz, czy to wynikało z jednak jakiejś wiary, nadziei, z jakiejś naiwności takiej wrodzonej, czy raczej ze strachu, bo przecież jeszcze 20 lipca 1942 roku, czyli kilka dni przed deportacją, pierwszą dużą, Czerniaków objeżdża getto, odwiedza, daje nadzieję ludziom, że to wszystko plotki, żeby nie słuchali, że już całe getto, prawda, już wrze od tych, od informacji, że to już jest koniec i że wywiozą ich do obozu zagłady, jeżeli nie do obozu zagłady, to gdzieś, gdzie nie wiadomo dokąd i że na pewno na śmierć. I
Ono dodaje otuchy, bo uważa, że mieszkańcom, bo uważa, że tak trzeba. Na 22 lipca wyruszają pierwsze transporty, prawda? I... Tak. To jest w ogóle, to właśnie też, tak jak powiedziałam, tak jak powiedziałaś, nie, staram się nie oceniać, bardziej właśnie zbliżyć do tych różnych możliwości, żeby każdy mógł tego bliżej dotknąć, no bo też Czerniaków jest przecież człowiekiem po prostu, to znaczy z tymi wszystkimi właśnie też swoimi emocjami i pewnie naiwnościami. Ten jego objazd po getcie, przynajmniej tak jak odczytuję jego notatki i tak jak pamiętają to świadkowie, to nie był objazd takiego wyrachowanego człowieka, który chce tutaj, żeby wszyscy przestali się denerwować. To, co robili zresztą Niemcy dokładnie, to znaczy to, co wtedy oprawcy stosowali takie metody, żeby cały czas uspokajać, uspokajali cały czas Czerniakowa, kiedy on zadawał kolejne pytania o te właśnie pogłoski, że będą ludzi wywozić, uspokajali ludzi, pisząc różne obwieszczenia już po śmierci Czerniakowa, też napisali takie obwieszczenie, co to niby ma być bardzo uspokajające, że przecież nic takiego się nie wydarzy, bo właśnie ludzie wpadli w panikę po śmierci Czerniakowa. Natomiast w przypadku Czerniakowa wydaje się, że ten jego objazd to był rzeczywiście taki objazd człowieka, który chce ludziom dodać nadziei, bo sam jeszcze tą nadzieję ma gdzieś tam w sobie, że to jeszcze może nie jest, że jeszcze zawalczmy. Właśnie tę jego walkę, powiedziałam słowo zawalczy, chociaż właśnie na przykład Marek Edelman przede wszystkim, czy też Antek Cukierman przede wszystkim to, co mieli Czerniakowowi do zarzucenia, to, że on nie wezwał do walki, ale zawalczmy, powiedziałam, w sensie takiego oporu dnia codziennego, który właśnie Czerniaków stosuje i ten objazd taki był. Ja się zastanawiam, na ile... to był strach, że on chciał zadowolić wszystkich. Wydaje mi się, że nie, że to nie była kwestia strachu, że to właśnie była raczej kwestia takiego czegoś, co bym wywodziła z jego naprawdę wielkiej wiary w ludzi, która się tam przejawia i na kartach książki, ale też właśnie z tego, co opowiadają o nim ci, którzy pracowali z nim blisko, że on miał naprawdę taką przeogromną wiarę w ludzi. Zresztą jak się przeczyta jego artykuły przedwojenne, to też widać, że on tam bardzo potrafi być ostry politycznie, wzywać polityków i do jakiejś właśnie spojrzenia, zmiany i w tym jest bardzo ostry, natomiast w takim patrzeniu na ludzi, na to, jak wiele mogą, na taki rozwój, że jest to możliwe, że można ludziom stwarzać równe szanse, to w tym jest zupełnie takim wizjonerem. Ale wierzył też Niemcom w jakiś sposób. Ale też właśnie tak, więc to jest, prawda, też pewnie jego kwestia, jego charakteru, oprócz tego, że właśnie ten żydowski pozytywizm i ta wiara w postęp i wiara w to, że ludzie będą mogli być jakoś tam równi i mogą mieć równe szanse w tym sensie, co zresztą było dewizą właśnie też jego zarządzania gettem, wcale niekoniecznie dobrze odbieraną, bo ta równość jest taka trochę, może być niebezpieczna, kiedy się na części pierwszej rozbierze, ale... Zwłaszcza, że sam był uprzywilejowany. Że sam był uprzywilejowany, oczywiście, dokładnie tak, z czego on też zresztą sobie zdaje sprawę, on to o tym też pisze. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że przy tym wszystkim on też miał w sobie taką naiwność, właśnie wierząc, uważając, że Niemcy przecież taki bardzo wykształcony naród, ale ta jego wiara w Niemców też się nie brała zupełnie z niczego, tylko z jego historii w Polsce, gdzie numerus clausus mu, a potem sytuacja też polityczna na uczelniach właściwie spowodowała, że nie bardzo mógł studiować, w którymś momencie musiał przerwać studia w Warszawie. Studia, na których cały czas miał kłopoty z tego powodu, że jest Żydem. Od samego początku, łącznie z tym, że chciał dostać się na mechanika, mogli go przyjąć tylko na chemię, bo tam już nie było miejsc dla Żydów, a zdał lepiej niż wielu jego aryjskich kolegów. Więc on z takim doświadczeniem wyjechał studiować do Drezna i tam spotkał się właśnie z szacunkiem, z tolerancją. Być może tam też było różnie, ale on nie miał takiego doświadczenia. W związku z tym on wrócił z takim doświadczeniem, że to jest właśnie, to są ci światli, to są ci wykształceni, to jest ten naród właśnie, który przecież niemożliwe, żeby on chciał
coś takiego przeprowadzić. Więc ja myślę, że tutaj to jest wiele różnych czynników, ale ja myślę, że tu jest też bardzo wiele z tego, co w ogóle, jak my ludzie się zachowujemy w stosunku do takiej sytuacji, on jest bardzo łatwo oceniać po fakcie. Oczywiście. Ja nawet próbowałam sobie ostatnio przypomnieć, jak to było z wojną w Ukrainie. Naprawdę do ostatniej chwili, nie tylko, że wszyscy przecież mówiliśmy, że nie, no, że chyba to czuliśmy, że coś nadchodzi, ale że może tego nie będzie. Nawet eksperci to mówili. To właściwie do zupełnie ostatnich chwil, że niemożliwe, żeby była taka czynna napaść. Jak już była, to będzie trwała miesiąc. Tak, dokładnie tak. My tak po prostu działamy jako ludzie i wspaniale jest, że niektórzy mając tą taką intuicję i jakąś tam też inne cechy charakteru mogą zadziałać, uciec, wiedzieć wcześniej i coś z tym robią, ale jednak większość z nas przesuwa te granice i myśli sobie, nie może być jeszcze tak źle, jeszcze nie może być tak źle. Ja to znam też z moich opowieści rodzinnych. Moja prababcia, która właśnie też dokładnie mówiła o tym, że przecież Niemcy taki kulturalny naród, ona też właśnie studiowała przez jakiś czas, czy tam się uczyła przez jakiś czas w tamtych stronach i powtarzała do końca, już będąc zamknięta w getcie, że to przecież niemożliwe. I też te właśnie te historie, że jeszcze nie może być tak źle, że jeszcze nie może być tak źle. Ja je znam od dawna. A też raczej z opowieści rodzinnych sądzę, to nie były głupie osoby, więc tutaj to nie jest kwestia tego, takiej naiwności wynikającej z głupoty, to jest raczej jakaś taka cecha naszej potrzeby przetrwania. Mhm. 23 lipca 1942 roku, zresztą lada dzień, to będzie już 82 rocznica, kiedy Czerniaków dowiaduje się, że ma ogłosić transport dzieci, deportację, to już osiągnął i on tę granicę wytrzymałości. A że był chemikiem, to miał zawsze przy sobie truciznę przygotowaną od dawna i to już właściwie od pierwszego dnia wojny. Tak. Po odprawie, po rozmowie z Niemcami zamyka się, popełnia samobójstwo. Czy on się łudził, że to coś zmieni, że tej deportacji nie będzie, że on za tym swoim czynem coś zatrzyma, albo że ludzie pójdą za nim, bo jakoś od razu mi się skojarzyła historia zbiorowego samobójstwa w Masadzie, gdzie lepiej było zginąć ze własnych rąk, niż dopuścić Rzymian, żeby zrównali z ziemią miejsce, społeczność żydowską na Masadzie, prawda? Tak, to i bardzo ważne skojarzenie na pewno. I tak się zastanawiałam, czy on gdzieś tam miał to w głowie. Dobre pytanie. Dobre skojarzenie. Tak się zastanawiam. To znaczy, on rzeczywiście, nie jestem pewna, czy od pierwszego dnia wojny, ale od kiedy świadkowie pamiętali, on miał pochowany właśnie w różnych miejscach ten cyjanek i właśnie raz tu wyjmował z szafki, raz... Jest bardzo wiele tutaj tych wspomnień o tym, że on rzeczywiście wynikający z tego, że miał je w różnych miejscach. Ja też spróbuję tę właśnie atmosferę przekładania tych fiolek tam w książce trochę zaznaczyć. Więc rzeczywiście on miał tę myśl, on też z tego, co opowiadał właśnie różnym osobom, to też świadkowie różni pamiętają rozmowy z nim, że on wyraźnie mówił o tym, że jeżeli jest taka granica, że jeżeli przyjdą po dzieci, to jego już nie będzie. I on o tym mówił, więc jakby wydaje mi się, że tutaj w tym sensie był taki trochę przygotowany na to, że jeżeli coś takiego, jeżeli to się posunie do tego, to on po prostu nie weźmie tego na siebie. Teraz, czy mógł się spodziewać, że jego gest coś da? No, tak napisał do żony, tak. I tak powiedział też swojemu sekretarzowi wcześniej, jak w ogóle w takich rozmowach luźnych, o tym bardziej luźnych, jeszcze no wiadomo, nie było wiadomo, że jak to się skończy, o tym rozmawiał, że tak, że chciałby, żeby taki gest otworzył ludziom oczy na tą sytuację. Z drugiej strony też wyraźnie z rozmów właśnie, chociażby właśnie ze swoim sekretarzem, wynikało, że on uważał, że
ludzie w getcie nie są przygotowani na powstanie zbrojne jeszcze. On liczył na nie, że ono, że będzie. On też czytał prasę podziemną, o której nigdy nie wspomina zresztą w swoich dziennikach. Znał podobno te różne zapiski, które się znalazły potem w archiwum Ringelbluma. To oczywiście sądząc po tym, co mówią świadkowie, bo właśnie też nigdy nie było żadnej wzmianki o tym w jego dziennikach. Ale on przewidywał, że będzie taki moment, że getto będzie mogło powstać, natomiast wtedy nie widział, żeby był taki moment. Zresztą też powiedzmy sobie szczerze, że tego momentu nigdy nie było tak naprawdę, żeby getto było gotowe do walki, tylko po prostu już w pewnym momencie ta walka była właśnie to, tak jak zresztą Marek Adelman o tym mówi, no to było to ta konieczność, żeby, znaczy ta chęć pójścia z bronią w ręku, innej postawy, innego rodzaju śmierci. Mhm. To nie była sytuacja taka, że szliśmy, bo wydawało nam się, że zwyciężymy, prawda? Więc on miał takie obawy, którymi się dzielił, że jeżeli by doszło do powstania wcześniej, to by się skończyło po prostu śmiercią bardzo, bardzo wielu osób. A on rzeczywiście do końca, pewnie naiwnie, znaczy z perspektywy czasu wiemy, ja powiedziałam oczywiście. Pewnie naiwnie z perspektywy jego, bo pewnie też sobie zadawał te pytania. Dzisiaj wiemy już, że naiwnie uważał, że to się, że może da się uratować właśnie jak najwięcej osób. Nie spodziewał się chyba, że to będzie tak masowe i tak, że tak będą chcieli. Nawet on tam nawet zapisuje takie rzeczy. Przecież to niemożliwe, żeby chcieli cały naród eksterminować. Tak, dzienniki też przeszły swoją drogę, no bo nikt nimi nie był zainteresowany po wojnie, jak Felicja Czerniaków, żona Adama, zanosi dzienniki. I to było 8 czy 10 w końcu tych zeszytów, było jakoś tak właśnie... Było ich 9 najprawdopodobniej, natomiast 8 przetrwało. Jeden został zniszczony, kiedy on był aresztowany na gestapo, zniszczony lub zagubiony, kiedy był aresztowany. Tak, ale to jak napisałaś 1056 stron, więc rzeczywiście notował skrupulatnie wszystko i przeszedł bardzo długą drogę, bo w Polsce w Żichu nikt nie był zainteresowany po wojnie w 1947. Trafił do Kanady, z Kanady potem jakąś okrężną drogą wrócił i właściwie dopiero tak w takiej przystępnej, bo też potem nie można było ich wydać w Polsce, prawda? Też ze względu na czasy, jakie mieliśmy i dopiero w 80-tych latach tak wyszedł. W 83 roku. Oficjalnie. Tak. No tak, znaczy to jest niesłychane w ogóle, co się działo, dlatego też poświęciłam temu zupełnie osobny rozdział, bo wydaje mi się, że przy tej całej historii właśnie zapominania o Czerniakowie, czy właśnie jakiegoś takiego odrzucania go, to zupełnie fascynujące jest to, co się właśnie fizycznie zadziało z jego dziennikiem. Trochę jak z jego historią. Trochę jego jak biografią. Z jego historią, tak, dokładnie. Też tam jest bardzo wiele takich ironicznych fragmentów, dlatego że tak naprawdę częściowo te same osoby, które pracowały w Żichu, a nawet miały ważne stanowiska w Żichu, w Żydowskim Instytucie Historycznym, wtedy, kiedy Felicja Czerniaków przyniosła dziennik, potem zajmowały się opracowywaniem tego dziennika w Izraelu, kiedy on ostatecznie trafił do Yad Vashem, a ostatecznie trafił do Yad Vashem też wcale, gdyby trafił 10 lat wcześniej, to nikt by tego nie odkupił, nikt by też pewnie tym nie był zainteresowany, tylko w momencie na fali procesu Eichmanna zupełnie zmienił się stosunek do właśnie takich dokumentów, archiwaliów i na tej fali rzeczywiście ten dziennik nagle się stał skarbem dla Yad Vashem i został opracowany. A rzeczywiście kolejne wiele lat, tak naprawdę na początku lat 70. Ówczesny dyrektor Żichu Marian Fuchs zaczął opracowywać dziennik, był też zafascynowany nim. Zresztą też to, co on zrobił, to jest niesłychana praca, dlatego że bardzo wiele tych rzeczy, których nie byli w stanie rozszyfrować izraelscy badacze z różnych powodów i tego, że nie do wszystkich dotarli świadków i tego, że nie wszystko właśnie mogli odczytać. Niektóre rzeczy były też niedostępne językowo do końca, a Marian Fuchs wykonał tą niesłychaną pracę i bardzo wiele tych rzeczy, które nie były wcześniej rozszyfrowane,
rozszyfrował. I ta wielka, wielka praca, no nagle okazało się, że ona w ogóle nie ma opcji, żeby tak, w tym momencie świata po 68 roku, w tym, co się wtedy działo, żeby ona była opublikowana. On zastosował taki fortel, że ją opublikował w całości w biuletynie ŻIH, w biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego. No ale dopiero dekadę później została ona wydana w formie książki. I znowu później, mimo że to bardzo była taka ważna i cenna rzecz, to znowu też kolejne lata minęły, zanim ktoś się podjął takich całościowych badań nad postacią Czerniakowa, więc tak. No i tak. Była pisana, dziennik on pisał po polsku. Dziennik on pisał po polsku, tak. On, polski był jego pierwszym językiem, bo był pierwszym językiem dla jego matki. Dla jego ojca, dziadka, wuja, tym pierwszym językiem był jidysz, ale w domu mówiło się po polsku, więc tym pierwszym językiem Czerniakowa był polski, co nie znaczy, że nie znał jidysz i zresztą, tak jak mówiłam, ta jego droga z jidysz była różna też i różne relacje się zmieniały do tego języka, ale on w tym języku publikował i ten język oczywiście znał. To był też język, jeden z języków, którym się posługiwał. Iwano w domu, znał też rosyjski, znał też niemiecki, więc tutaj no, znał kilka języków. I na koniec chciałabym zacytować to, co ma napisane na grobie, bo to było na życzenie Felicji Czerniaków, tak, prawda? Tak, już po kilku latach, tak, dopiero już po wojnie. Tak, w 47 chyba roku, bo na grobie jest fragment wiersza Norwida. Tak więc takie jeszcze jakby na złość całemu światu jeszcze taki element Polski, co by nie było, że jednak polska poezja też była dla niego ważna. Była ogromnie dla niego ważna. On czytał polską poezję i on był mocno zanurzony w tych, powiedziałabym, obu kulturach, gdyby nie mając perspektywy mniejszościowej, nie wiedziała, jak bardzo mocno te kultury są połączone. Jasne. Więc w tym sensie tak. I ta inskrypcja na ten fragment wiersza na grobie trochę jest jak wyrocznia, która się spełniła, bo brzmi tak. Każdego z takich jak ty świat nie może od razu przyjąć na spokojne łoże i nie przyjmował nigdy jak wiek wiekiem. Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, bo grób twój jeszcze odemknął powtórnie, inaczej będą głosić twe zasługi. I moim zdaniem ty jesteś tą kolejną osobą, która ten grób odemknęła i inaczej głosisz jego zasługi. Za co myślę, że powinniśmy być ci wdzięczni i za co ci bardzo osobiście też dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że to tak pójdzie w świat, trafi do czytelników i że spróbują spojrzeć inaczej na tę postać zapomnianą trochę. Bardzo ci dziękuję. Moją rozmówczynią była Patrycja Dołowy, autorka książki Pęknięte lustro, próba portretu Adama Czerniakowa, która ukazała się właśnie w wydawnictwie Filtry i zapraszam państwa do lektury. Dziękuję. Dziękuję.